Dzień dobry Państwu, tutaj Maciek Piasecki na żywo dla OKO.press. Jesteśmy pod Sejmem RP, gdzie zbierają się aktywiści klimatyczni z inicjatywy Extinction Rebellion. Dzisiaj, jak mówili, jest dzień, w którym mija ultimatum, które postawili rządzącym właśnie w sprawach klimatycznych, w sprawie walki z tym kryzysem. Jak Państwo widzą, są tutaj osoby w jednakowych czarnych garniturach z maseczkami, z tym takim charakterystycznym symbolem klepsydry, którego używa na całym świecie Extinction Rebellion, bo to jest międzynarodowy ruch. Nie wiemy, jak ma przebiegać ta akcja. Obserwuję ją razem z Państwem. Po tej akcji ma się odbyć konferencja, w której aktywiści opowiedzą, o co dokładnie im chodzi. Więc na razie obserwujmy. Około 20 osób tutaj wzdłuż ulicy Wiejskiej w szeregu naprzeciwko słynnych barierek. Extinction Rebellion jest znane z bardzo bezpośrednich akcji protestacyjnych, ale też całkowicie pokojowych. Pierwszy raz dali o sobie poznać podczas strajków klimatycznych na rondzie De Gaulle'a, kiedy przytwierdzili się do jezdni, do późnej nocy. Nie schodzili z miejsca tego protestu. Byliśmy tam razem z nimi. Wygląda na to, że najbliższe dni upłyną pod znakiem protestów klimatycznych właśnie. Oprócz tego na dzisiaj, na godzinę 17, niezależnie zapowiedziany jest też tutaj pod Sejmem protest związany z głosowaniem nad wypowiedzeniem ustawy antyprzemocowej.
ludzie się ruszyli, idą w kierunku sejmowych barierek. Policja zmierza już do nich. Obserwujmy, widzimy wstążki zawiązywane na barierkach. Widzę, że na wstążkach są jakieś napisy. Trzymamy w ręku, ale nie przywiązujemy. Trzymamy w ręku. Jestem pod sądem, oczywiście. Nie przywiązujemy, proszę, trzymamy w ręku, ale nie wiążemy do barierki. Policjanci nie pozwalają zawiesić przynajmniej tej osobie, tej tasiemki na barierce. Dobra, Tomek, na jakim etapie jesteś, gdzie będziesz miał bliżej? Pod ministerstwem czy pod sejm? Nie wiążemy tej wstążeczki. Trzymamy w rękach, ale nie wiążemy. No dawaj, tam słyszałeś, tam jedna drużynka na razie jedzie, ja jadę pod sejm. Dobra, i tam 285 jedzie, tak? Tak. 285 już wyszła. Przepraszam. Nadchodzą posiłki policji. Policjanci instruują cały czas, żeby trzymać wstążki w ręku, nie przywiązywać ich do barierek. Przez policyjne radio słychać, że jest tutaj rozkaz, żeby nagrywać wszystko kamerą. Czytam, co jest napisane na tych tasiemkach, na jednej z nich. Kocham śmiać się z tobą. Na innej napis drzewa. Rozumiem, że takie pozytywne przekazy. Nie rozumiem tego, co jest do ustawy. No, jakby to powiedzieć. Tak? Teraz jedna osoba maluje różową farbą na tych czarnych garniturach napis czas na, zaraz rozumiem, pojawią się kolejne litery. Mnóstwo, jak Państwo widzą, tych tasiemek. Organizatorzy wcześniej prosili, żeby pozwolić wykonywać tę akcję. Więc na razie nie pytam, o co dokładnie chodzi z tymi tasiemkami. Zaraz, rozumiem, usłyszymy to podczas konferencji. Dostęp do czystej wody, widzę napis.
psy i koty. Kocham owoce, takie napisy powiewają tutaj na barierkach chronionych przez policjantów. Czas na bunt, mówi teraz napis. Pojawił się też ten symbol klepsydry. Związanej właśnie z wpływem człowieka na masowe wybieranie, na dotykające nas już również w Polsce zmiany klimatyczne. Kto położy kwiaty na grobie planety? Zapraszam do przejścia na konferencję na drugą stronę na ulicy w tamtym miejscu. Dziękuję. Dostałem sygnał, że właśnie zaraz zacznie się konferencja. Jak Państwo widzą, jest tutaj kompletnie spokojnie. Widzę osobę w białej kamizelce. Znam takie osoby z poprzednich protestów Extinction Rebellion. To są zespoły antykonfliktowe, które w razie czego mediują. A tutaj zapowiadana konferencja. Stefa, czy my możemy? Czy jeszcze czekamy? Dobra. Rozumiem, że czekamy na jeszcze ostatnich uczestników, uczestniczki. Cool, dobra. Co? Już czas. Zaczynamy w takim razie. Dzień dobry, Jadwiga Klata, Extinction Rebellion. Za moimi plecami w tym momencie cały czas odbywa się performance Koniec. Koniec, ponieważ 24 listopada ubiegłego roku powiedzieliśmy parlamentowi, macie 3 miesiące. Dzisiaj mija ostatni dzień czasu, który parlamentarzyści i parlamentarzystki dostali na zainicjowanie przeprowadzenia ogólnopolskiego klimatycznego panelu obywatelskiego. Ich czas dzisiaj upłynął. Przyszliśmy ładnie ubrani w garniturach. My, zwykli ludzie, gotowi do wzięcia udziału w panelu obywatelskim. Panel obywatelski to forma demokracji bezpośredniej, w której zwykli obywatele i zwykłe obywatelki z pomocą ekspertek, ekspertów, naukowczyń i naukowców podejmują wiążące dla rządu decyzje. Panel obywatelski jest jedynym narzędziem, które jest dostosowane do sytuacji politycznej, w jakiej się znajdujemy. Ludzie siedzący w tym budynku są zbyt powolni, są za mało radykalni, nie chronią nas. Jedynie obywatelki i obywatele razem z naukowcami i naukowczyniami mogą podjąć wystarczające decyzje do tego, aby żyć godnie za kilkadziesiąt lat. Przyszliśmy ubrani pięknie i milczący, tak jak milczy władza wobec katastrofy. Każdy z nas zawiązało dzisiaj na barierkach Sejmu
tą rzeczkę, na których zapisaliśmy rzeczy nam najdroższe. Rzeczy, o które walczymy, rzeczy, o które się boimy, które są nam odbierane przez ludzi odgrodzonych tymi barierkami. Na naszych plecach napisaliśmy czas na bunt, ponieważ ich czas się skończył. Za mną stoi między innymi Magda z Torunia, Łukasz z Bytomia, Lena z Poznania. Ja jestem Jadwiga z Warszawy i przychodzę powiedzieć, że jestem wściekła. Jestem wściekła, ponieważ w tym budynku odgradzają się od nas ludzie, którzy przysięgają nas chronić. Którzy w ustawie o wykonywaniu mandatu posła ślubują uroczyście strzec obywateli. Strzec naszych żyć. A zamiast tego, w momencie historycznym, w którym znaleźliśmy się, w momencie na podjęcie odważnych i radykalnych decyzji politycznych, oni wolą dyskutować o jakichś głupotach, zajmować się własnymi karierami, kłócić się na mównicy Sejmu. Ludzie w tamtym budynku mają nas gdzieś. Nie możemy na nich liczyć. Chcę powiedzieć to wszystkim ludziom, do których docierają te słowa. Na nich nie możemy liczyć. Oni nas zawiedli. Dzień dobry, ja jestem Maciej z Bydgoszczy. To było o politykach, teraz będzie o nas. I tego już nie zignorujecie. Przychodzi czas na masowe nieposłuszeństwo obywatelskie. Przychodzi czas na to, by wypowiedzieć posłuszeństwo władzy systemowi, który o nas nie dba, choć ma taki obowiązek. Przychodzi czas, by powiedzieć do wszystkich troskliwych ludzi w Polsce, że macie do czego się przyłączyć, macie do kogo się przyłączyć. Jesteśmy Extinction Rebellion i tam, gdzie jesteście, w miastach i miasteczkach, w których jesteście, wychodzimy na ulicę. Wychodzimy w trosce o wszystko, co kochamy. Nauka mówi jasno. Katastrofa klimatyczna to fakt. Nauka mówi jasno, że jedynym sposobem na uniknięcie katastrofy jest masowe, pokojowe nieposłuszeństwo obywatelskie. Jest to narzędzie obywateli, które mamy prawo i mamy obowiązek zastosować wobec przemocy systemu, wobec barbarzyńsko-bezczynnej władzy. Dlatego dzisiaj mówimy, Extinction Rebellion nigdy nie będzie stosować przemocy. Dlatego dzisiaj mówimy, Extinction Rebellion nigdy nie będzie stało biernie. Dzisiaj mówimy, wychodzimy na ulicę w obronie wszystkiego, co kochamy, bo przyszło nam być w takim momencie historii, w którym słuchamy nauki, słuchamy swoich serc i słuchamy swoich powinności. Każde pokolenie ma swoje wyzwania. Dziś Extinction Rebellion mówi, dołączajcie do nas. Jesteśmy gotowi, znamy drogę i z miłości do wszystkiego, co kochamy. Czas na bunt. Dla mnie to jest absurdalne, że my musimy tu być. To jest absurdalne, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Jesteśmy w momencie, w którym zbliżamy się niebezpiecznie do przekroczenia klimatycznych punktów krytycznych. Do przekroczenia granic, po których kryzys klimatyczny zacznie napędzać się sam. Jeżeli politycy nie wywalczą obniżenia emisji do absolutnego minimum w najbliższym czasie,
spełnią się scenariusze, o których naukowcy z Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu ostrzegają nas od lat. Nawet jeżeli wtedy zorientujemy się, że powinniśmy się obudzić, powinniśmy działać, będzie za późno. Równocześnie jesteśmy w momencie, w którym politycy po raz kolejny udowadniają nam, że nie zrobią tego, co do nich należy. Nie uratują nas przed katastrofą klimatyczną, sami z siebie. To my musimy ich do tego zmusić. Nie mamy czasu. To my musimy być zmianą. To my musimy wyjść na ulicę w najbliższych dniach i pokazać, że czas bezczynności się skończył. Że nawet jeżeli teraz jeszcze politycy są bezkarni, to prędzej czy później będzie nas coraz więcej i nie będą już mogli odwrócić wzroku. Przez nieposłuszeństwo obywatelskie, masowe, sprawimy, że politycy nie będą mogli dłużej zareagować. I dzisiejszą konferencją otwieramy falę mobilizacji do nieposłuszeństwa obywatelskiego. Ile razy słuchaliśmy już alarmów naukowców, że zaraz będzie za późno? Ten punkt, w którym jest za późno, on się nie odsuwa. Jesteśmy coraz bliżej i widzimy go na horyzoncie. Ale możemy się jeszcze zmobilizować. Musimy się zmobilizować jako zwykli obywatele. Już teraz prawie 80% Polaków i Polek wie, w jak krytycznym stanie znajduje się Ziemia. Są nas miliony, miliony osób, które wiedzą, że potrzebujemy pilnych działań. I stoję tutaj i apeluję do wszystkich tych osób, które się o kogoś troszczą, które martwią się o swoją przyszłość. Nie kończcie na tym, że wiecie. Nie kończcie na tym, że mówicie, że jest źle, tylko powiedzcie nie. Wyraźcie swoją niezgodę. To jest niedopuszczalne. Wszelkie granice tego, jak nieodpowiedzialnie zachować mogą się politycy, już zostały przekroczone. Teraz to wy możecie wyjść na ulicę i wykrzyczeć, napisać to, że się nie zgadzacie, by odbierano przyszłość wam i waszym najbliższym. W najbliższych kilku dniach Extinction Rebellion będzie przeprowadzało akcje, które mogą nawet łamać prawo w imię wyższych idei, bo taka jest konieczność. Bo możemy bronić swojego życia, jeżeli nikt inny tego nie robi. Dołączcie do nas. Wyjdźcie, przyklejcie plakat namawiający do sprzeciwu. Napiszcie na ulicy, czego się boicie. Naprawdę boicie. Wywieźcie wielki baner, który powie ludziom, przed jakim zagrożeniem stoimy. Zablokujcie z nami ulicę. Pokażcie sprzeciw. Pokażcie, że to jest warte wszystkiego. Zróbcie tyle, ile możecie, żeby wyrazić swoją niezgodę, bo to jest niedopuszczalne. Ale pamiętajcie, że w tym momencie nie ma już dłużej czasu na to, żeby stać biernie i to obserwować. Nikt inny nas nie uratuje. My musimy to zrobić. Dlatego jest czas na bunt. Widzimy się na ulicach. Dziękujemy bardzo. Jakie są przewidziane dalsze działania? Nie odpowiadamy na pytania. Dziękujemy. Jak Państwo słyszą, aktywiści nie odpowiadają na dalsze pytania. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o tych akcjach, myślę, że warto obserwować strony Extinction Rebellion w mediach społecznościowych. My również będziemy na bieżąco na OKO.press Państwa informować. Planujemy pokazywać zdjęcia, filmy z akcji. Natomiast podobnie jak Państwo
mamy no, ograniczony dostęp do zapowiedzi tego, co będzie się działo. Cały czas te osoby biorące udział w tej performatywnej akcji stoją naprzeciwko barierek, naprzeciwko funkcjonariuszy. Obserwujmy, jak będzie się to rozwijać. Jeżeli dobrze widzę, część osób zaczyna zdejmować te wstążki, które wcześniej zawieszały. Nie, jednak po prostu ta osoba wzięła wstążkę w rękę. Tak jak Państwo widzą, pojawiły się kolejne osoby z policji, które od tyłu ubezpieczają swoich kolegów. W tym momencie policja w żaden sposób nie interweniuje. To interesujące, jak różnie zachowują się funkcjonariusze podczas różnego rodzaju demonstracji. Czasem mamy do czynienia z masowym, prewencyjnym legitymowaniem. Czasem to są pojedyncze osoby. Otrzymaliśmy odpowiedź od rzecznika Komendy Stołecznej Policji, że sobotnia manifestacja nacjonalistów, podczas niej wylegitymowano kilka osób. Zdaje się, że 8, nie jestem w stanie teraz dokładnie przytoczyć. Wobec większości z nich skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Natomiast było tam o wiele więcej osób. Szczególnie podczas protestów związanych ze strajkiem kobiet. Właśnie to legitymowanie następuje, zanim uczestnicy zrobią coś, co może być uznane za zabroniony czyn. Natomiast zostańmy. Doświadczenie ostatnich miesięcy uczy, że policja często wchodzi do akcji w momencie właśnie, kiedy znikają kamery. Natomiast właśnie pojawiła się informacja, że dzisiejszego protestu pod Sejmem o 17 nie będzie. Natomiast jest on przełożony na jutro na godzinę 18. Przypomnę tym z Państwa, którzy do nas dopiero dołączają, że jesteśmy pod Sejmem RP. Trwa tutaj demonstracja grupy Extinction Rebellion. Na plecach
tych osób stojących tutaj pod barierkami wymalowane hasło Czas na bunt. Ma to być zapowiedź kolejnych wydarzeń, którymi świadkami będziemy w ciągu najbliższych dni. Dowiedzieliśmy się podczas konferencji, że tutaj na tych wstążkach, których mrowie zawieszono na słupach, na barierkach, są informacje o tym, takie hasła związane z tym, co osoby tutaj uważają za rzeczy czy sprawy, które kochają, gdzie schowają się. No niestety nie przeczytamy dalej, bo tutaj jest supeł. Widzimy takie też prostsze hasła: ziemia, zwierzęta. Policjanci informowali wcześniej, żeby trzymać te wstążki, ale ich nie zawieszać, natomiast nie używali żadnych tutaj środków, żeby powstrzymywać tych młodych aktywistów i aktywistki. Zobaczmy, te funkcjonariusze się przemieszczają. Nigdy nie wiadomo, czy takie przemieszczanie nie jest wstępem do bardziej aktywnej interwencji. Aktywiści, jak podali, nie udzielają odpowiedzi na pytania. Dzień dobry. Widzę, że robi pani zdjęcia, nie chcę przeszkadzać, ale rozumiem, że przyszła pani jako sojuszniczka, nie uczestniczka samej. Nie, jako sojuszniczka. Dlaczego to było dla pani ważne, interesujące, żeby tutaj przyjść? No też dla osoby zaangażowanej bardzo mocno w uliczną walkę o wolności obywatelskie. No widzi pan, co się dzieje z naszym klimatem. Wczoraj, tydzień temu było minus 20, dziś jest plus 20. I nasza ziemia umiera, pół Amazonki wyciętej. No i... No ja już pewnie nie dożyję, ale chodzi o moje dzieci, wnuki, żeby one w jakimś zdrowym klimacie żyły. Wysyłamy sondy kosmiczne na Marsa, a nie umiemy zadbać o naszą Ziemię, która umiera. Co nam ten Mars da, jak my nie potrafimy zadbać o naszą Ziemię? No, dlatego przyszłam. Jest w pani uznanie dla tych młodych ludzi, którzy kontynuują w pewien sposób to, co robi pani? No oczywiście, no w młodych nadzieja, też walczą o swoją przyszłość. No chyba tyle. Czy pani, kiedy była w wieku tych osób, też angażowała się? No tak, zawsze się angażowałam, jak była młoda też. W jaki sposób? Proszę opowiedzieć tym widzom, jeśli pani chce. Wtedy to była walka z komuną. Z tamtym właśnie reżimem żeśmy walczyli w szkole, próbowaliśmy. Były modne oporniki i tak. Tak jak teraz młodzież, dokładnie to samo.
Spodziewała się pani wtedy, że po kilkudziesięciu latach też trzeba będzie tak walczyć? Nie. Nie. Nie wiedziałam, że na starość będę musiała znowu chodzić na ulicę. Nie, tego się nie spodziewałam. Niestety. No ale trzeba, trudno. Jaki ma pani przekaz dla tych młodych ludzi? Czego by pani im życzyła? Wytrwałości, walczcie dalej. My starsi też wam pomożemy. W miarę naszych sił i możliwości. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jak widzicie, tutaj wsparła młodych pani Lodzia z ruchu Obywatele RP. Znacie ją z naszych transmisji. Również jest wszędzie tam, gdzie i starsi, i młodsi walczą właśnie o wolności obywatelskie. Jest pod komisariatami, kiedy uczestnicy protestów dają znać swoim koleżankom, kolegom, że nie są sami. Przyglądajmy się, co się dzieje. Mogą mi państwo dać znać, czy chcecie, żebym został tutaj z protestującymi w komentarzach. Widzę już pierwsze odpowiedzi. Proszę państwa, żebym został bardzo. Dziękuję za ten odzew. Dziękuję tym z państwa, którzy zostają z nami, którzy oglądają, którzy dzielą się tym filmem ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, rodziną. Myślę, że warto pokazać to, że młodzi ludzie tutaj decydują się pokazać, że im zależy. Że chcą poświęcać swój czas na to, żeby walczyć nie tylko o swoją, ale o wszystkich państwa przyszłość. Ja ze swojej strony mogę państwu obiecać, że OKO.press zawsze będzie z takimi inicjatywami. Zawsze będziemy pokazywać państwa obywatelską inicjatywę. Bardzo dziękuję, że nam to państwo umożliwiacie. Każda najmniejsza wpłata z państwa strony jest dla nas ważna. To właśnie takie małe wpłaty tworzą nasz budżet. Więc jeżeli czują państwo, że chcecie wesprzeć OKO, zachęcam. A jeżeli nie możecie sobie na to pozwolić, to też nie czujcie się winni w żaden sposób. OKO zawsze będzie dla was za darmo. Pojawił się tutaj przychodząc pan z
tabliczką. Strefa wolna od ideologii gender i LGBT, tylko ma innymi. Rozumiem, że będzie chciał w jakiś sposób kontrdemonstrować. To jest oczywiście jego prawo. Spróbuję zapytać tutaj członka zespołu antykonfliktowego, czy może nam opowiedzieć o swojej pracy. Dzień dobry, jestem Maciek Piesecki z OKO.press. Wiem, że tutaj na konferencji się dowiedzieliśmy, że nie udzielacie Państwo już informacji na temat akcji dalej, ale chciałem zapytać o Pana rolę, Pana, jak widzę, ma Pan kamizelkę Peacemaker. Co to znaczy? Znaczy, każdy z nas ma jakąś określoną rolę, a peacemaker to jest człowiek, który jest odpowiedzialny za to, że gdyby doszło do jakiejś eskalacji konfliktu, to ja i na przykład inni, którzy są razem ze mną i są tak zwanymi białymi kamizelkami, jesteśmy odpowiedzialni za deeskalację jakichkolwiek konfliktów, ponieważ działamy w sposób pokojowy, działamy bezprzemocowo, więc jesteśmy po to, żeby ewentualnie wygaszać jakieś sytuacje, które mogłyby być czy mogłyby doprowadzić do jakichś niepotrzebnych, negatywnych emocji, czy do czegoś, co będzie potem trudne do okiełznania. Na jakie scenariusze jesteście gotowi? Na co się szkolicie? Znaczy, generalnie przede wszystkim szkolimy się po to, żeby nie doprowadzić do żadnych jakichś takich sytuacji, które mogłyby spowodować coś negatywnego, czy jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu kogokolwiek. Działamy bezprzemocowo i zawsze to podkreślamy, więc szkolimy się po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo zarówno uczestnikom protestu, jak również wszystkim tym, którzy uczestniczą w jakikolwiek sposób w naszych protestach. Jakie macie rady dla uczestniczących w waszych protestach, ale też w innych pokojowych, obywatelskich zgromadzeniach właśnie, żeby było bezpiecznie? Znaczy, jeżeli chodzi o rady, to przede wszystkim, żeby działać w taki sposób, żeby pokazać, że mamy coś ważnego do przekazania i żeby pokazać, że jesteśmy ludźmi, którzy nie preferują rozwiązań siłowych. Chcemy po prostu edukować, tłumaczyć, że w tej chwili sytuacja, którą mamy, mamy luty. W tej chwili jest taki upał, że no ja wprawdzie mam kurtkę, ale równie dobrze mógłbym ją zdjąć i być w samej koszulce. Więc rada jest taka, żeby działać bezprzemocowo i żeby siłą swoich argumentów przekazywać to, co chcemy powiedzieć, a nie działać na zasadzie, żeby argumentem była siła. Czy mieliście już jakieś sytuacje, gdzie wasza interwencja, wasza obecność doprowadziła właśnie do tego, że nie stało się coś nieprzyjemnego? Zdarzało się. Jakieś szczegóły może Pan opowiedzieć? Znaczy, generalnie jesteśmy od tego, żeby deeskalować jakiekolwiek sytuacje, a nie... Znaczy, przyznam się szczerze, że jakoś chyba nie czuję potrzeby, żeby przedstawiać tą rolę, że jest to jakaś ranga. Znaczy, nie przychodzi mi nic na myśl, co mógłbym powiedzieć, co byłoby takie bardzo... Jesteśmy od tego, żeby deeskalować. Przede wszystkim. Myślę, że chyba to jest najbardziej klarowny i czytelny przekaz. Czy wymieniacie się doświadczeniami z działaczami Extinction Rebellion z innych krajów, bo jesteście międzynarodowym ruchem? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej siłą tego ruchu jest to, że wszyscy o siebie dbają i że generalnie przekazują sobie różne informacje, które zdobywają podczas różnych performansów czy też akcji.
Także jest to ruch ogólnoświatowy. Współpracujemy ze wszystkimi, którzy działają w tym ruchu praktycznie we wszystkich zakątkach globu. Jeżeli ktoś chciałby się zaangażować, dołączyć, to co może zrobić? Wystarczy znaleźć naszą stronę internetową albo wejść poprzez media społecznościowe Extinction Rebellion i po prostu tylko dać znać, że chce się do nas dołączyć i napisać do nas. My powiemy, w jaki sposób dołączyć, kiedy będą kolejne akcje. Co jakiś czas robimy wprowadzenia, czyli mówimy, czym się zajmujemy, w jaki sposób działamy i staramy się wszystkie nowe osoby, które chcą uczestniczyć razem z nami w walce o klimat, wprowadzić w taki bardzo łagodny sposób, wytłumaczyć, czym się zajmujemy i dajemy od samego początku wsparcie. To jest też jeden z naszych takich fundamentalnych pomysłów na działanie, żeby dbać wzajemnie o siebie. Dziękuję bardzo. Chciałby się Pan przedstawić? Mam na imię Piotr. Dziękuję. Dzięki serdecznie. Trwa cały czas protest. Prosiliście mnie Państwo, żebym został z demonstrującymi. Myślę, że o pracy policji można powiedzieć na ten moment same pozytywne rzeczy. Policja robi to, co jest jej obowiązkiem przy takich sytuacjach, czyli zapewnia bezpieczeństwo. Oczywiście inna sprawa to barierki, którymi oddzielono Sejm od obywateli. No, ale to już decyzja, która zapadła wyżej niż jakiekolwiek struktury policyjne. Zdaje się nawet, że policja poluźniła tutaj kordony. A ja Państwu przypomnę, że choć dzisiaj trudno sobie to wyobrazić, kiedy widzi się te fortyfikacje. Jeszcze kilka miesięcy po wyborach 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, można było na ten teren zupełnie bez problemu spacerem wejść. Tymczasem słyszymy o pomysłach, żeby w ogóle teren sejmowy odgrodzić murem od społeczeństwa. Widzę, że
policjanci rozmawiają z członkiem tego antykonfliktowego zespołu. Jest im udzielana informacja o ruchu, z tego co słyszę. Aktywiści zapowiedzieli działania w kolejnych dniach. O ile wiem, planowane będą nie tylko w Warszawie, więc proszę przygotować się też na możliwość utrudnień, kiedy Państwo będą jechać do pracy czy w inne miejsce. Pamiętajcie, że wynika to z szerszych ideałów, o które tutaj walczą młodzi ludzie. Też demonstrujący konsultują jakieś rzeczy między sobą teraz. Wydaje się, że policjanci rozmawiają z jednym z uczestników.
Ale nie, nie słyszymy żadnej rozmowy. Ale policjanci mówią, pan poczeka, proszę podejść do nas. Tak? Będę się pan głową kiwa, tak jak wcześniej. Pan nie przyjdzie do góra? Słyszy nas pan? Nie się, bo już kiwał pan głową wcześniej, tak? No dobrze, nie ma pan dokumentu, czy pan nie okaże, bo to są dwie różne rzeczy. No dobra, mam pan musi powiedzieć, czy pan myśli? Zdaje się, że mamy do czynienia z pierwszą osobą legitymowaną, ale protestujący, tak jak milczeli na pytania dziennikarzy, to milczą również tutaj w momencie, kiedy wobec nich interweniuje policja. Obserwujmy w takim razie, jak sytuacja się rozwinie. Zdaje się, że jest to jedyna osoba w tym momencie, którą policjanci próbowali wylegitymować. Policjanci zastąpili
staje się dwojgu działaczy drogę. Przyszliście Państwo w miejscu niedozwolonym, nie pojezdni, nie korzystając z pasów do tego przeznaczonych. Drugie wykroczenie to jest umieszczenie na tych płotkach tych wstążeczek z napisami, a jako że to polska policja jest administratorem tych płotków i nie życzyła sobie, żeby tam je umieszczać, no to jest również wykroczenie. Rozumieją Państwo do tej pory? Państwo nie odpowiedzą Państwu na pytania. Zarzut przejścia w niedozwolonym miejscu i umieszczenia wstążek na płotkach, których administratorem jest policja. Te osoby legitymują się, ja się odsunę, żeby nie narażać ich danych. Przyszedł też tutaj członek tego antykonfliktowego zespołu. Jeżeli w odległości, odległości 50 metrów nie znajdowałoby się wyznaczone przejście dla pieszych. To pan RODO obowiązuje. Może Państwo sobie nie życzą, żeby pan to upowszechniał, tak? Dobrze, ale tutaj jest też są wyjaśnienia udostępniane. Odbywa się żaden ruch pojazdów i przejście tych aktywistów w żaden sposób nie naruszało porządku. Proszę pana, istnieje coś takiego, jak jest inicjatywa ustawodawcza. Ustawiam się tak, żeby nie było widać danych. Żeby można było przechodzić w taki sposób, tak jak podgłosił ten skład Wielkiej Brytanii. To nie jest, że tak powiem, moja wina, że takie prawo ma. Jasne, ale zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce może pan udzielić pouczenia. Nie musi się to skończyć postępowaniem mandatowym, prawda? W zależności, od tego, jaki jest ciężar wykroczenia czy też przewinienia, może pan udzielić pouczenia. Nie musi pan wręczać mandatu. Myślę, że chyba nie zaszła tu żadna taka potrzeba, która... Jak na razie wykonujemy czynności legitymowania, nie mówimy o żadnych innych czynnościach. Jasne. Państwo się trzymają swoich... Państwo mają oświadczenie, które chcą przekazać. Państwo, tak jak wspomniałem, to jest milczący posłów, niejako nie wie za mnie. No tak. Nic nie dociera. Nie ma sensu rozmawiać. Policjanci w tym momencie legitymują, jak Państwo słyszeli, podstawą jest przejście tutaj w niewłaściwym miejscu oraz zawieszanie przedmiotów na barierkach, jak usłyszeliśmy, pozostających pod administracją policji, a policja sobie, i znów cytat, nie życzyła, aby tam było coś wieszane. No rzeczywiście słyszeliśmy, że sobie nie życzyła. Jeżeli ktoś przejdzie ewentualnie tędy, czy jest to rozumiem, że działać Państwo nie to opresyjnie, tylko chcę legitymować wszystkim. Natomiast myślę, że sobie wielu rzeczy podczas protestów nie życzę. Przede wszystkim samych protestów. I przekażę im to, żebyście Państwo nie musieli niepokoić aktywistów. Jeszcze przypominam. Poprzednie wykroczenie już wykonane, takie dronie w przeszłości. Także jak oni wrócą, to bardzo super. Super, że wrócą po pasach, ale już wcześniej to wykroczenie zostało popełnione raz. Pozostałe aktywistów. Żeby wracali po prostu po pasach. Ci też wracali po pasach.
chodziło o to, że w momencie, kiedy doszło do przejścia w kolumnie na drugą stronę ulicy Wiejskiej, każdy z tych aktywistów przeszedł po prostu miejscu niewyznaczonym. Oczekując po prostu pokojowo, żeby odeszli, nie rozbijać w momencie manifestacji, żeby później spokoju podejmować czynności. Ja oczywiście uważam, że działacie Państwo opresyjnie, ponieważ mogłoby się to skończyć na pouczeniu, ponieważ ja byłem odpowiedzialny za to, żeby w razie, gdyby nadjechał samochód, zatrzymać go, gdyby doszło do takiej sytuacji, samochód nie nadjechał, nie stworzyliśmy zagrożenia w ruchu drogowym, więc jasne, ja rozumiem, że Państwo działacie na podstawie pewnej określonej ustawy i zgodnie z pewnym określonym prawem, natomiast działacie w mojej ocenie w sposób zbyt opresyjny. Ponieważ nie wiem, dlaczego cechujecie się taką straszną nadgorliwością i uznaliście, że jest to niezwykle potrzebne, aby panowie jako policjanci niejako marnowali czas na to, żeby spisywać aktywistów, którzy nie chcieli po pasach, a nie było to żadne zagrożenie. Oczywiście moglibyśmy rozmawiać, czy pana rola, czy pana działanie nie byłoby bardziej przydatne na przykład w innych obszarach i w innej dzielnicy, bo może tam dzieje się coś złego. A marnujecie Państwo czas na spisywanie aktywistów, którzy w żaden sposób nie są ani agresywni, ani w żaden sposób nie byli agresywni. Nie tworzą zagrożenia w ruchu drogowym. Owszem, gdzieś tam wcześniej nie przeszli po pasach. Myślę, że jest to działanie zdecydowanie zbyt na wyrost. Taka jest moja opinia, którą chciałem Panom przedstawić. Rozumiem. I jeszcze raz wspomnę, że możecie Państwo udzielić również upomnienia. Nie musicie Państwo rozpoczynać postępowania mandatowego. I o to też apeluję, żeby nie próbować aktywistom wręczać mandatu, udzielić im upomnienia, przekazać im informacje, żeby pamiętali, że mają przechodzić po pasach, jeżeli uważacie Państwo, że jest to tak ważna sprawa, ponieważ działacie na podstawie ustawy. I o to po prostu zaapeluję. Mam nadzieję, że Państwo weźmiecie sobie to do serca. Oczywiście konsekwentnie nie mówią, posługują się karteczkami do tego, żeby komunikować się z policją. Tymczasem dziesiątki wstążek zawieszonych na barierkach sejmowych. No, zobaczymy, czy policja zdecyduje się ukarać za umieszczenie wstążek na tych barierkach. Wówczas, kiedy zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu, jaka jest Państwa decyzja? Aktywiści odmawiają przyjęcia mandatu. Naprawdę będziecie Państwo kierować sprawę do sądu o to, że aktywiści nie przeszli po pasach? Naprawdę? Uważacie, że w sądach tak, nie ma ważniejszych spraw, jeszcze, które można by... Jeszcze poinformuję Państwa o treści artykułu 38 paragraf 2 kodeksu postępowania w sprawach wykroczenia, czyli że ten adres, który Państwo mi podali tutaj, jest adresem korespondencyjnym i tam będzie można wysłać wszelką korespondencję dotyczącą tego wniosku. Czy to jest prawidłowy adres? Wszystko z mojej strony zostanie sporządzone na sobie karę do sądu. Informuję jeszcze, że mają Państwo złożyć prawo złożyć zażalenie na sposób przeprowadzonych czynności legitymowania właściwego miejscowo w terminie 7 dni. Wszystko z mojej strony, miłego dnia, życzę, do widzenia. Naprawdę będziecie Państwo dokładać sobie dodatkowej pracy, spisywać wszystkich aktywistów i kierować wnioski o ukaranie do sądu, ponieważ nikt z nich nie przyjmie mandatu? Naprawdę uważacie, że to jest działanie, które jest adekwatne do popełnionego wykroczenia przez nich? Sami sobie dokładacie pracy, działacie w sposób bardzo opresyjny. Ja rozumiem, że są pewne przepisy, natomiast drodzy Państwo, no, myślę, że moglibyście swoją energię spożytkować gdzieś zupełnie indziej, prawda? Również Panom życzę miłego dnia. Dziękuję, że Panowie zechcieliście mnie wysłuchać. Cieszę się ogromnie, że próbujecie
nawiązać dialog ze zwykłymi ludźmi. Dziękuję panom bardzo, do widzenia. Jakiś komentarz do działań policji? Generalnie policja działa w sposób bardzo opresyjny, ponieważ uważa, że wszyscy aktywiści, którzy brali udział w tym performansie, nie przeszli po pasach i teraz chcą wszystkim wręczać mandaty. Oczywiście aktywiści nie przyjmą mandatów. Tak, na początku, kiedy przechodzili z jednej strony ulicy na drugą, tak? Tak, tak. Znaczy, ja uważam, że jest to działanie bardzo opresyjne, ponieważ policja ma dużo więcej obowiązków, czy też jest przeznaczona ustawowo do działań, które powinna wykonywać, więc teraz będzie tracić, mitrężyć czas na spisywanie aktywistów. Aktywiści nie przyjmą mandatów i teraz będzie kierować wnioski do sądów, gdzie wszyscy wiemy, gdzie sądy są zawalone najróżniejszymi sprawami, więc jeszcze raz powtórzę, jest to działanie opresyjne. Widzimy, że kolejne osoby są legitymowane. Funkcjonariusze proszą o dokument tożsamości. Ja będę starał się tak ustawić, żeby nie było widać tych dokumentów. Prosił o imiona rodziców w tym momencie, bo osoba legitymuje się legitymacją szkolną. Telefony są w tym momencie dane, więc ja się trochę odsunę. Z tego, co rozumiem, policjanci zamierzają wykonać te czynności wobec wszystkich tutaj, którzy dzisiaj protestowali. Cały czas podawane są dane, więc... obserwujmy na razie. Wydawało się, że policja zajmie się tą swoją ustawową rolą z zapewnienia bezpieczeństwa, no jednak pojawiły się tutaj elementy represyjne związane z protestem. Ludzie będą ukarani za to, że z tej strony ulicy przeszli na tę stronę ulicy. Oraz, że zawiesili kolorowe wstążki na policyjnych barierkach. Tym zajmuje się polska policja właśnie dzisiaj pod Sejmem. Również słyszymy o przejściu w miejscu niedozwolonym. Już też piszę o tłumaczeniach takiego pisarza Jenny Lodari. Już zdaje się, że wszystkie osoby uczestniczące w proteście odchodzą. Jak Państwo widzą, to
czujność, żeby pozostać tutaj z protestującymi, była jednak uzasadniona. Policja po tej chwili spokoju. I zabrała się do tego, żeby, no, pozwolę sobie na ocenę, zniechęcać ludzi jednak do protestu. Przepiłam tam wszyscy. Dzień dobry. O, dzień dobry. Proszę tutaj przetłumaczyć Państwu, że są obowiązani okazać dokumenty. Na jakiej podstawie prawnej faktycznej? No, chodzi o podstawę prawną, więc artykuł 15 ustawy o policji. Natomiast jeżeli chodzi o przyczynę faktyczną, tutaj zachodzi podejrzenie dokonania wykroczenia z artykułu 63 Adam, czyli umieszczanie klepek, napisów i innych nieprzystosowanych do tego rzeczy, miejsca do tego nieprzeznaczonych, tak? Wstążek na policyjnych barierkach. Proszę mi podać podstawę prawną i dokładnie prawa. Co pan rozumie przez to, że tam są, tam nie ma niecenzuralnych napisów? A ja nie mówię o niecenzuralnych, po prostu jest to umieszczenie ogłoszeń i innych wlepek, nalepek. To nie są ogłoszenia. Zostało zgrane, to dokładnie przeanalizujemy. W tej chwili chcemy wiedzieć, kto to zrobił, tak? Jasne, ale jaka podstawa prawna mówi o tym, że nie można do metalowego prętu czy barierki przyczepić sprzęgło? To nie są metalowe pręty, tylko właśnie, tak, barierki, które stanowią te również własnych, ktoś to musi usunąć, są koszty, tak? Będą koszty odwiązywania tych wstążek. Takie wstążeczki zawiesić na tej barierce. To nie jest akt wandalizmu, w żaden sposób, to nie jest wlepka. Dobrze, ale przede wszystkim to ci Państwo tutaj są podmiotami interwencji, tak? Zgadza się, natomiast ci Państwo nie będą z Panem rozmawiać, ponieważ jest to protest, niemy, więc oni nie będą z Panem rozmawiać, mogą Panu przekazać, chyba że będą chcieli, to wtedy będą z Panem rozmawiać, mogą przekazać oświadczenie, dlatego ja jestem po to, poprosimy o oświadczenie z danymi osobami. Ja jestem po to, żebyście Państwo nie stosowali przemocy wobec tych osób, żebyście nie próbowali w jakikolwiek sposób działać na nich. Bo nie chcą z wami rozmawiać. Taka jest ich forma protestu, mają do tego pełne prawo. Nie chcieli państwo zabronić niemówienia. Nie ma takiego przepisu, który każe komukolwiek mówić. No, oczywiście, że nie. Natomiast proszę o okazanie dokumentów tożsamości. To już jest ich prywatna sprawa, czy ten dokument tożsamości okażą, czy nie. Są państwo obowiązani do tego na podstawie ustawy o policji między innymi. Jak również ustawy o dowodach osobistych. No, tak jak wspomniałem, taka jest forma protestu. Ci Państwo nie będą chcieli rozmawiać z policją. Myślę, że zrozumieli, co im Pan przekazał. Natomiast nawinienie po raz kolejny. Widzę, że pojawiła się posłanka. Dobrze, zwracam się do Państwa. Nie musicie Państwo odpowiadać, natomiast proszę posłuchać uważnie. Rozumiem tą formę protestu, szanuję ją, natomiast w tym momencie jesteście obowiązani Państwo do okazania dokumentów osobistych policjantom i z tego obowiązku proszę się wywiązać, tak? Jakiekolwiek dalsze czynności związane z legitymowaniem Państwa nie wymagają Państwa odpowiedzi. Dlatego proszę wykonać polecenie, do czego Państwo są w tym momencie zobowiązani. Czy to jest zrozumiałe? Możecie Państwo kiwnąć, pokręcić głową, nie wymagam odpowiedzi werbalnej. Sprawa jest dość jasna, tak? Państwo to testujecie, wyrażacie w jakiś sposób swój protest, tak? I macie do tego prawo. Tak samo jak my mamy prawo Państwu do legitymacji. Więc szanujmy się wzajemnie. Słuchaj, pan. Testujący milczą. Niepoważnie się w tym momencie Państwo zachowujecie. Bo w ten sposób utrudniacie policjantom również pracę. A chyba wszystkim nam zależy, żebyśmy sobie zakończyli.
Ja myślę, pana, że działa się w sposób dekopresyjny, ponieważ za akcję performatywną, gdzie mamy do przekazania bardzo istotne sprawy, jesteśmy aktywistami klimatycznymi. Nie działamy przemocowo. I państwo wszystkich aktywistów legitymowaliście, wszystkich aktywistów oczekiwaliście pokazania dowodu, że wszystkim chcieliście wręczyć mandaty za rzekome złamanie przepisów i przejście w miejsce niedozwolonym. Chociaż zrobiliście to 2 godziny po zaistnieniu tych czynności, czyli tak na dobrą sprawę nie wiedzieliście, kto przeszedł niezgodnie z prawem, a kto przeszedł po pasę. Działacie w sposób opresyjny, ponieważ każdemu chcecie wręczyć mandat, aktywiści nie przyjmą tych mandatów i będziecie kierować wnioski do sądu, bo byłem świadkiem przeprowadzenia takich czynności przez funkcjonariuszy. Więc pytanie, po co działacie w taki sposób i po co działacie tak opresyjnie? Jaki jest cel opresyjnego działania wobec aktywistów, którzy zrobili performance, który ma na celu walkę o to, żeby emitować do atmosfery mniejszą ilość gazów cieplarnianych? Aha. Jaki jest sens takiego działania? Tutaj pan w tym momencie występuje jako samozwańczy rzecznik tych osób. To jest pana ocena. Dobrze, proszę państwa. Jest na podstawie przepisów prawa jesteście obowiązani okazać policjantom dokumenty tożsamości. To wynika z kodeksu postępowania sprawy po wykroczeniu, to wynika z ustawy o policji. Jest to państwa obowiązkiem. Mogą państwo również podać swoje dane doświadczenia ustnych. Jeżeli państwo chcecie milczeć, jak z tego proszę o kadencję. Nie macie państwo dokumentów przy sobie. Proszę bardzo, mogę też karteczkę państwo zapisać. Możemy długo czekać, ja mam dużo czasu. Ale ja pana nie pytałem. Ale ja przyczyniłem się po prostu w obowiązku, żeby spróbować panu to wypracować. Dobrze, w takim razie uznajmy, że nie doszło to do skutku. Okej. Czy uważa pan, że przetrzymywanie wszystkich funkcjonariuszy jest kompletnie bez sensu, jest to marnowanie energii tych funkcjonariuszy. Oni mogliby działać na przykład tam, gdzie są przeznaczeni do działania. No, pytanie o taktykę i pełnienia służby. Po pierwsze, nie do mnie, a po drugie, nie czuję się w obowiązku. Halo? Przepraszam. A pan gdzie? Wprowadzona wobec pana interwencja, więc jest pan obowiązany pozostać tutaj. Na czym pana taktyka, którą pan tutaj przedsięwziął, ma polegać? Nie, proszę pana. Do czego ona ma doprowadzić? Działacie w sposób bardzo opresyjny. Tak jak powiedziałem, powtórzę teraz jeszcze. Wszystkich aktywistów, którzy zrobili performance, wszystkich aktywistów klimatycznych, wyłapywaliście i oczekiwaliście od nich wylegitymowania się i przyjęcia mandatów. I oni odmówili przyjęcia tych mandatów i poinformowaliście ich, że będziecie kierować sprawy do sądu. Będziecie, drodzy państwo, kierować sprawy do sądu wobec aktywistów klimatycznych, że nie przeszli po pasa. I nadmienię to jeszcze raz, nie było wtedy żadnego ruchu. Żaden pojazd nie przemieszczał. To w tej chwili przede wszystkim z panem rozmawiam, bo to do tych państwa kieruję wezwanie do okazania dokumentów tożsamości. Proszę państwa, ktoś później musi posprzątać te wasze wstążeczki. No jakoś nie widzę, zostawiliście państwo tutaj. Ktoś to musi posprzątać, już nie wspominając o tym, że skoro państwu klimat jest tak drogi, to się będzie rozkładać w ziemi później, tak? Ziemi się nie będzie rozkładać, nie zakopaliśmy tego ziemi. Trafi na wysypiska i będzie leżało w wieki wieku, tak? Chcę to wyrzucić na to wysypisko właśnie. Wie pan, to może pan sugerować, że poprzez działania aktywistów klimatycznych wszystkie święci, które zawierają na wysypisko są, że tak powiem, no... Dobrze.
Dajcie panu jakąś kartę, macie? Rozumiem, że jeden z aktywistów chce komunikować się teraz, pisząc. A bardzo chętnie. Zobaczymy, policjanci podają kartkę i długopis. Ale mało tu partii. Jestem tu, bo chcę żyć, brzmią słowa zapisywane na kartce. Pisać pan widzę umie, więc może pan je napisać. Bardzo bym prosił, jeżeli mogę pana poprosić o to, żebyśmy wzajemnie się szanowali i by był pan uprzejmy nie kierować komentarzy do aktywistów w stylu widzę, że potrafi pan pisać. Jest to bardzo grzeczne zachowanie. Szacunek obowiązuje z dwie strony. Jeżeli czy państwo nie podporządkowują się wydanym zgodnie z prawem poleceniom, tak? Nie, proszę pana. Panie funkcjonariuszu, prawa, pan stoi na stronie prawa, więc ma pan obowiązek szanować każdego obywatela. Czy pan pamięta rotę? Pan pamięta rotę? Doskonale. Super, to nie pan nie mówi, że nie A ja nie mówię, że pan mówię, że musimy się wzajemnie szanować. Proszę mnie wysłać na to. Cieszę się, że jest pan taki otwarty na dialog, że zwykłym obywatelem się wypowiada. Dobrze, ja państwa po raz kolejny wzywam do okazania dokumentów tożsamości policjantów. Proszę państwa. Jest prośba od państwa o to, jak nazywa się policjant prowadzący akcję. Jesteśmy w stanie to rozwiązać, prawda? Państwo, jak schodzili z protestu, przeszli po pasach. Wcześniej nie podjęliście państwo interwencji. Nie wiecie, czy ci państwo nie złamali przepisy. Chyba, że dysponuje pan takim nagraniem. Doskonale widziałem, co pan robi, tak? Że przyczepiał, umieszczał te wstążeczki w tych miejscach. Później trzeba będzie usunąć, tak? Ale umieszczanie wstążeczki nie jest aktem wandalizmu. Chce pan ukarać aktywistę za przywiązanie wstążeczki do barierki? Chce pan ukarać go mandatem? Aktywista nie przyjmie mandatu i skieruje pan sprawę do sądu? Uważa pan, że jest to wykroczenie, że przewinienie tak ogromnej rangi i jest to niezbędne, żeby postępować w taki sposób? Że już, bo sąd się wypowie, tak? No, ja myślę, że sądy mają mnóstwo innych spraw na głowie i... No, widzicie państwo, tam aktywiści obowiązują. Nie, nie jest pan zatrzymany. Jeżeli to zostanie wszystko usunięte, to zostanie jedynie pouczony. Dobrze, czyli ale aktywiści usuwają te wstążeczki. Dobrze, to mówię, pan zostanie jedynie pouczony, jeżeli to rzeczywiście zostanie usunięte. Aktywiści usuwają wstążki, jak państwo widzą. Robią to, co tutaj według funkcjonariusza nawiązałoby się z kosztami. No i jeżeli to rzeczywiście zostanie usunięte, to mogę obiecać, że pan zostanie jedynie pouczony. Tak samo pan. Nie wiem, czy dobrze słyszałem, ale zdaje się, że posłanki zamierzają pomóc
usuwać wstążki, które funkcjonariusze zapowiadają, że jeżeli wstążki zostaną usunięte, to aktywiści zostaną jedynie pouczeni. Pani poseł, widzę, że się pani poczuła do wsparcia aktywistów. Ja zawsze, jak dobry w słusznej sprawie, to trzeba pomóc. A oczywiście, jak zawsze, policja jest nadgorliwa i... Taki jest warunek, także albo tam będą dalej pana, który jest na niemym proteście, no, zatrzymywać, albo te wstążeczki zostaną odwiązane, więc... Po prostu zostaną odwiązane. Wygląda na dużo pracy, bo policja mówiła, że to będzie koszt się wiązał z usunięciem. Widać, że są tutaj aktywiści, szybciutko to odwiązują, więc chyba nie jest to jakiś wielki koszt. Także pomagamy na ile możemy i jak zostaną usunięte wstążeczki, to mamy wrażenie, że też tam sytuacja po drugiej stronie ulicy będzie inna i po prostu pokojowi aktywiści, którzy robią niemy protest dla klimatu z organizacji Extinction Rebellion, no będą mogli się rozejść.